Drodzy Państwo, będziemy zatem przyglądać się celownikowi, najrzadszemu przypadkowi i jego końcówkom. Rzeczywiście celownik to łaciński dativus i jest trzecim przypadkiem w układzie klasycznym. W układzie klasycznym do tego jeszcze za chwilkę wrócę. Sama nazwa dativus łacińska, która była używana także w gramatykach pisanych, poświęconych językowi polskiemu, dativus wywodzi się z łacińskiego dodare, czyli dawać. Czyli ta nazwa jakby oddawała ideę, czy też sens tego, co czynimy za pomocą celownika, prawda? Bo dawać komu, czemu? Stąd tutaj pojawiające się właśnie to pytanie. Zwykle wskazuje się na celownik jako taki przypadek, który służy nam wyrażeniu dopełnienia dalszego. Na przykład Zosia zrobiła mamie komu, czemu niespodziankę, wymienia cel ruchu, na przykład coś zmierza ku katastrofie czy zagładzie, albo cel czynności, na przykład pomogła komu, czemu sąsiadce. No właśnie. Mówiłam Państwu, że to jest taki trzeci przypadek w układzie klasycznym, bo ten układ, który my dzisiaj znamy, taki układ szkolny, można powiedzieć od mianownika do wołacza, nie jest wcale taki, powiedziałabym, starym układem w historii polskich opracowań gramatycznych. Tak naprawdę kolejność przypadków wykrystalizowała się w XX wieku, jeżeli chodzi o język polski. Witold Mańczak w 1967 roku, publikując na łamach języka polskiego artykuł poświęcony odmianie nazwisk zakończonych na O, przywoływał, i tutaj mają Państwo fragment na prezentacji tegoż artykułu dostępnego online, przywoływał różne opracowania gramatyczne i tam proponowaną kolejność przypadków. Jak Państwo widzą, no tylko opracowanie Klemensiewicza, Lera Spławińskiego i Urbańczyka tutaj zbliża się do tego, co mamy dziś. Dlaczego? No, celownik w zasadzie jest rzadko używanym przypadkiem i Witold Mańczak twierdził, że skoro mielibyśmy się na przykład posługiwać frekwencją, a więc ta kolejność przypadków w polszczyźnie miałaby być wyznaczana częstotliwością używania poszczególnych przypadków, to tak naprawdę w jego odczuciu, przekonaniu celownik powinien być przedostatnim, szóstym przypadkiem, tak? Za nim powinien stać już tylko wołacz, prawda? Natomiast rzeczywiście powinien stać za mianownikiem, dopełniaczem, biernikiem, miejscownikiem i narzędnikiem. No ale ustalił się w ciągu XX stulecia taka właśnie kolejność i dziś jest to nasz trzeci przypadek, tak możemy sobie to ustalić. Czy celownik to jest bardzo stara nazwa? Bo wiemy, że dativus wzięta z łaciny, natomiast czy sama nazwa celownik jest starą nazwą? No nie jest tak bardzo starą, chociaż nie najnowszą. Nazwy w ogóle przypadków to jest gdzieś kształtowanie się w ciągu XIX wieku. Chociaż tutaj, jak Państwo widzą, pozwoliłam sobie przywołać bardzo ciekawe opracowanie. Jest to słownik historyczny terminów gramatycznych. Łatwy link do zapamiętania. SHTG, skrót na platformie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pojawiają się różne terminy właśnie gramatyczne i pokazana jest ich historia, gdzie się pojawiają te terminy po raz pierwszy, jakie są definicje. I tutaj mamy właśnie casus dativus, czyli przypadek celownik. I jak widzimy, jest to za Encyklopedią Językoznawstwa Ogólnego, jest to przypadek zaliczany do konkretnych w językoznawstwie indoeuropejskim, wskazujący prymarnie na przedmiot, ku któremu jest skierowana czynność. Ale proszę zauważyć, że poniżej mamy cytat z bardzo starego słownika. Jest to słownik Bartłomieja z Bydgoszczy w wersji polsko-łacińskiej, 1544 rok, a więc mamy 16 stulecie i tam dativus jest objaśniany jako dający. Tak? A więc znowu zobaczcie, drodzy Państwo, tak jak dativus dodare, dawać komu czemu, tak i ta nazwa jakby oddawała ideę, czy też sens tego, co za sprawą celownika uzyskujemy, czy robimy w polszczyźnie. Więc mamy dający komu czemu, jako termin gramatyczny, i też mamy dawany. Tak naprawdę nazwę celownika zawdzięczamy innej postaci wybitnej, wybitnemu gramatykowi, Onufremu Kopczyńskiemu. Tak się przyjmuje, że to za jego sprawą mamy właśnie nazwy przypadków takie, a nie inne. Ten twórca, żyjący w latach 1735-1817, jest autorem wielu opracowań, chociaż myślę, że tutaj takie słynne dzieło to właśnie była trzyczęściowa gramatyka, poświęcona właśnie gramatyce języka polskiego, wydawana pod koniec lat 70. XVIII wieku w trzech częściach. Pierwsza część to był 1778 rok, druga w 80., trzecia część była wydana w 1781 roku. Trochę widzą Państwo podobnie, jak mamy w XVI-wiecznym opracowaniu, tam dający, tu mamy dawający. Jednak w późniejszym
a może tutaj jeszcze, jak Państwo widzą, to jest właśnie gramatyka dla szkół narodowych na klasę drugą. To jest właśnie ta słynna gramatyka trzyczęściowa, która to jest druga część Onufrego Kopczyńskiego. W pośmiertnym dziele Kopczyńskiego, już wydanym po jego śmierci, w gramatyce języka polskiego, dzieło pozgonne 1817, stronę tytułową mają Państwo tutaj po prawej stronie slajdu, już się pojawiają nazwy przypadków utworzonych za pomocą derywacji sufiksalnej. Ten nik jest tutaj charakterystyczny, mianownik, celownik, miejscownik, no wtedy jeszcze miejscownik. I dla właśnie naszego interesującego nas tu przypadka pojawia się forma celownik. Czyli znowu, niech Państwo zobaczą, wskazujemy na to, co my wyrażamy tym przypadkiem, a więc cel naszego działania, cel naszej czynności. A więc w 1817 roku pojawia nam się tutaj w opracowaniu celownik, przy czym trzeba powiedzieć, że nie od razu ta terminologia była przyjęta. Jak mówiłam Państwu, to był proces, wypracowywano te nazwy w ciągu XIX stulecia. I tutaj jako ciekawostkę jeszcze Państwu przywołam inne określenie dla celownika, a mianowicie gramatyka języka polskiego, zresztą stworzona na podstawie reguł, prawideł właśnie Onufrego Kopczyńskiego, w 1813 roku wydana, a więc jeszcze za życia Onufrego Kopczyńskiego, tutaj przez Drzeweckiego. Tutaj autor proponuje nazwy dążnik, dążyć ku komu czemu. Nazwa zawiera sens gramatyczny, sens tutaj tego przypadka, albo dążący. Mamy dążnik albo dążący i poniżej mają Państwo na prezentacji właśnie cytat ilustrujący tę nazwę dążnik, dążący. Więc nazwy same bardzo, bardzo przyjemne i proszę zauważyć, że wszystkie one służyły wyrażeniu sensu, tak, sensu tegoż celownika, a więc czemu on ma służyć w polszczyźnie. Dobrze. W takim razie, no właśnie, kiedy my używamy celownika i w jakich sytuacjach, w jakich kontekstach jest on potrzebny, pomocny? Przede wszystkim celownik, jeżeli myślimy o funkcjach celownika, to myślimy o tym, że on zwykle oznacza jako dopełnienie osobę, która jest jakby celem naszego działania, tak? Czyli ku komu czemu kierujemy naszą czynność, kto staje się jakby obiektem tutaj naszego działania, czyli daje komu czemu psu jedzenie, wysłałam komu Ewie wiadomość. W zdaniach tak bezpodmiotowych zwykle wskazujemy tutaj na osobę, która doznaje jakichś różnych stanów. One mogą mieć różnej natury mogą być te stany, bo one mogą być stanami umysłowymi, ale również uczuciowymi, a nawet fizjologicznymi. Na przykład Marysi chce się spać, a więc komu czemu Marysi, dziecku podoba się zabawka, czy też Piotrowi jest wesoło. Może co ciekawe, celownik zwykle tego akurat znaczenia posednego, czyli że posiadamy coś, zwykle nie kojarzymy z celownikiem, a z dopełniaczem, ale okazuje się, że i w takiej funkcji posesywnej możemy właśnie używać celownika. Co jest ciekawe, że tego typu konstrukcje celownikowe z tym sensem właśnie posesywnym, że posiada coś, tak, łatwo jest przekształcić na zdania z dopełniaczem. Na przykład Ani zmarła babcia, komu czemu Ani, ale mogę to zamienić babcia kogo czego, tak? Więc wtedy będziemy mieć to typowe dla dopełniacza wyrażenie posesywności. Dziecku zginęły pieniądze, komu dziecku, ale mogę przekształcić ładnie zdanie właśnie z dopełniaczem pieniądze kogo czego dziecka, prawda, zginęły. Celownik również łączy się z określonymi przyimkami, które wymagają właśnie jego obecności. No i to będą takie oczywiście przyimki jak dzięki, no rzadziej stosowany dziś już ku komu czemu, ale też na przekór, przeciw, przeciwko, czy też wbrew komuś coś robić. Celownik też pojawia się w określonych momentach, jeżeli chodzi o czasowniki, ponieważ mamy taki zestaw, zbiór czasowników, w których obecność jakby powoduje, że zaraz obok tego czasownika powinien się nam pojawić celownik, czyli forma celownikowa. Mówimy tutaj o rekcji celownikowej. To będą na przykład takie czasowniki, które mają ogólne znaczenie, ogólny sens dać. Również antonimy, prawda, bo mamy też zabrać. A więc jak widzimy, dać komuś, przekazać komuś, ale zabrać komuś, odebrać, podać, sprzedać, oddać, zwrócić, ofiarować, podarować i tak dalej, i tak dalej. Pewnie tutaj ciąg czasowników Państwo byliby w stanie uzupełniać. Także celownika oczekują czasowniki, które niosą ze sobą sens mówić, przypominać. Na przykład ktoś powiedział coś komuś, przypomniał komuś o czymś, na przykład opowiedział, czy przedstawił komuś coś lub kogoś. Także czasowniki, które mają znaczenie działać dla kogoś albo korzystnie, albo niekorzystnie. Bo mamy korzystnie pomóc komuś, sprzyjać komuś, tak, ustąpić komuś,
ale możemy mieć też działanie niekorzystne, na przykład zaszkodzić, coś komuś zaszkodziło, albo komuś przeszkodzić w rozmowie na przykład. Takie czasowniki, które oczekują pojawienia się celownika, które wymagają jego obecności, to jest także sprzeciwiać się plus niektóre antonimy, na przykład poddać się, a więc przeciwstawić się, zaprzeczyć komuś, poddać się komuś lub czemuś, prawda, na przykład nastrojowi chwili. Ale także mamy tutaj czasowniki o znaczeniu patronować, czy też czasowniki, które wyrażają sens żalić się albo wstydzić się. Oczywiście wstydzić się tutaj jako sens, bo samo wstydzić się nie będzie występowało z celownikiem, ale na przykład takie bać się spojrzeć komuś w oczy, no właśnie ze wstydu na przykład, nie śmieć patrzeć komuś w oczy, prawda? Więc tutaj też będą tutaj pojawiały się formy celownikowe. No i inne, na przykład przygotować coś komuś, zarezerwować komuś stolik albo wyszukać coś komuś na przykład w katalogu. Więc widzimy, że w takich miejscach możemy mówić o celowniku, więc w tych momentach będzie się on pojawiał. No i w takim razie pora na przyjrzenie się końcówkom. Zacznę tutaj, drodzy Państwo, od liczby mnogiej, bo jest ona dość przyjemna, bo okazuje się, że jeżeli chodzi o celownik liczby mnogiej, mamy jedną końcówkę. Jedną końcówkę, końcówkę om. Co tutaj jest istotnego, to to, żeby pamiętać o jej postaci artykulacyjnej, żeby ją wymawiać właśnie jak om, a nie ou, bo czasem zdarza się to, że słyszymy właśnie takie zachwianie między tymi formami, a końcówka ou to jednak typowa dla narzędnika liczby pojedynczej, rzeczowników zakończonych w mianowniku na a, natomiast w celowniku liczby mnogiej mamy wyraźną końcówkę om. Chodzi o to, żeby było słychać różnicę, że spotykam się z koleżanką, ale przyglądam się tym koleżankom. Tak? A więc żeby ta różnica w artykulacji była słyszalna między wygłosowym o, a końcówką om. Możemy tutaj mówić o takim zjawisku, które nazywa się demorfologizacją rodzaju. No, brzmi tak podejrzanie, ale spróbujemy sobie to rozebrać na czynniki pierwsze. Demorfologizacja, tak? A więc tutaj jakby przeciwstawienie morfologizacji. To zacznijmy sobie może, co to jest ta morfologizacja rodzaju, historycznie rzecz ujmując. Otóż, drodzy Państwo, morfologizacja rodzaju to jest jakby powiązanie końcówki z rodzajem. Akurat w polszczyźnie to będzie morfem fleksyjny, który nam rodzaj wyraża, a więc będzie to końcówka fleksyjna. Czyli jeżeli ja patrzę na morfem fleksyjny, moją końcówkę fleksyjną, ja na jej podstawie jestem w stanie stwierdzić, o, to jest na przykład rzeczownik rodzaju męskiego, a ten będzie żeńskiego, a ten nijakiego. Czyli ja na podstawie tych określonych końcówek jestem w stanie ustalić z dużym stopniem prawdopodobieństwa, z jakim rodzajem mam do czynienia, to wówczas można mówić o morfologizacji rodzaju. I to ładnie obserwujemy, patrząc na mianowniki liczby pojedynczej chociażby. Drodzy Państwo, jeżeli widzimy rzeczownik, który kończy się, ma końcówkę fleksyjną a w mianowniku, jest dość duże, powiedziałam, wysokie, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, ponieważ niewiele czasowników męskich tutaj tę końcówkę a przyjmuje. Więc mamy klasa, mama, ciocia, babcia, szafka, prawda, ściana, tutaj patrzę, rozglądam się wokół siebie, szukam inspiracji dla rzeczowników rodzaju żeńskiego. Jeśli natomiast mam tak zwaną końcówkę zerową, czyli dźwiękowo słyszę jako ostatni element spółgłoskę, widzę też zapisaną literę oddającą spółgłoskę, no to wówczas, drodzy Państwo, jak najbardziej będziemy mieć duże prawdopodobieństwo, że jest to rzeczownik rodzaju męskiego. Natomiast jeśli mam o, jezioro, okno, e, morze, na przykład bałtyckie, e, na przykład pisklę, cielę, jagnię, żyrafię, gęsię i tak dalej, albo liceum, muzeum, no to wtedy jest duża szansa, że mam do czynienia z, bardzo duża szansa, że mam do czynienia z rodzajem nijakim. Natomiast, drodzy Państwo, co się stało w celowniku liczby mnogiej? W celowniku liczby mnogiej mamy demorfologizację. Co to znaczy? To znaczy, że ja po mojej końcówce om nie jestem w stanie rozpoznać kategorii rodzajowej. Nie jestem w stanie ustalić, z jakim rodzajem rzeczownika mam do czynienia. Czyli jeżeli ktoś uczy się języka polskiego jako obcego i trafia w tekście na wyraz, który jest w celowniku liczby mnogiej, czyli ma końcówkę om, tak? Zna tę końcówkę, rozpoznaje, że jest to celownik liczby mnogiej, natomiast już z ustaleniem, co to za rodzaj, jest problem, jeśli nie znamy oczywiście wyjściowej formy tegoż rzeczownika, prawda? Więc to jest właśnie nasza demorfologizacja. Dobrze, to w takim razie, drodzy Państwo,
przyjrzyjmy się liczbie pojedynczej. Skoro celownik jest przyjemny i łatwy, obojętnie jaki rodzaj mamy, z jakim rodzajem mamy do czynienia, czy rzeczownik rodzaju męskiego, żeńskiego, czy nijakiego, mamy zawsze końcówkę on, tak w celowniku liczby pojedynczej dzieją się różne interesujące i intrygujące rzeczy. Zacznijmy od rodzaju męskiego. Jeżeli chodzi o rodzaj męski, drodzy Państwo, to prawie zawsze mamy końcówkę owi. Prawie zawsze, zaraz do tego przejdę i tutaj postaram się rozstrzygnąć pewne wątpliwości, jeżeli się tutaj pojawią. Natomiast, drodzy Państwo, końcówka owi jest prawie zawsze. Stąd student studentowi, niedźwiedź niedźwiedziowi, komputer komputerowi. Ta końcówka tak naprawdę w historii polszczyzny zwyciężyła, bo była niezwykle wyrazista. Drodzy Państwo, owi to jest dosyć oryginalna końcówka. My nie mamy w innych przypadkach końcówki owi. Natomiast końcówka u, która tam się współwystępowała z nią, można powiedzieć rywalizowała, jeżeli użyjemy takiego, takiej tutaj nomenklatury, takiego określenia, rywalizowała, to drodzy Państwo, ona nie była taka wyrazista. Dlaczego? Bo zobaczcie, że końcówka u pojawia się na przykład w dopełniaczu liczby pojedynczej. Prawda? Ona się pojawi też w miejscowniku. Na przykład ktoś kocha się w Wojciechu. I o, mój Wojciechu, prawda? A więc jeszcze wołacz się nam tutaj, przyjdź do mnie. Wołacz się tutaj jeszcze będzie nam pojawiał. Więc ta końcówka u, zobaczcie, mówiąc tak może nieładnie, obsługuje również inne przypadki. Więc ona nie była bardzo wyrazista. Więc końcówka owi, jako wyrazista końcówka, rzeczywiście tutaj zwyciężyła. Niemniej jednak mamy w języku polskim kilkanaście rzeczowników, które tę końcówkę utrzymują. To są zwykle takie jednosylabowe, chociaż to nie jest reguła, od razu powiem. Te kilkanaście rzeczowników, które przybierają końcówkę u, to jest bratu, ojcu, chłopu, chłopcu, panu, bogu, księdzu, diabłu, kotu, lwu, psu, światu, łbu. Również współczesne opracowania poprawnościowe wskazują na wariantywność, a więc możliwość współwystępowania jednej lub drugiej końcówki, czyli obydwie formy uznaje się za poprawne. I tak się dzieje w przypadku słów czart i czort, ale także w przypadku słów orzeł, osioł, kat, człek czy kwiat. A więc w tych formach jak najbardziej tutaj wariantywność się pojawia. No i drodzy Państwo, zapisałam w osobnym punkcie, jak Państwo widzą na prezentacji, na slajdzie, jest bez, dech i sen z myślnikiem zmiany. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo interesujące, że na naszych oczach dzieje się, drodzy Państwo, historia. No może już nie tak całkiem na naszych, ale na pewno w drugiej połowie XX wieku tutaj obserwujemy pewne zmiany. Dlaczego? Dlatego, że jak Państwo sięgną do opracowań właśnie z drugiej połowy XX wieku, raczej tej pierwszej części niż drugiej, niż końca stulecia ubiegłego, to drodzy Państwo zaobserwujecie, że formy bez, dech i sen zawsze z końcówką u. Żeby to Państwu ładnie zobrazować, tutaj pozwoliłam sobie skorzystać ze słownika poprawnej polszczyzny z 1948 roku, dostępnego także online, Stanisława Schowera. To było już naste wydanie, już wcześniej opublikowanego w 1937 roku słownika ortoepicznego. Dla porównania mają Państwo zestawione za słownikiem, wielkim słownikiem języka polskiego PAN, tworzonego online pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego, wzorce odmian. I w ostatnim szeregu tutaj, tam gdzie jest inaczej niż w wielkim słowniku języka polskiego, inaczej w wielkim słowniku poprawnej polszczyzny względem wielkiego słownika języka polskiego, wrzuciłam komentarz. I już mówię. Zobaczcie, drodzy Państwo, że jeżeli mamy hasło bez, to w tym właśnie pochodzącym z połowy ubiegłego stulecia słowniku zauważcie, że mamy formy dopełniacza liczby pojedynczej DLP i celownika liczby pojedynczej CLP, bzu. Ale jak już zerkniemy sobie do współczesnych opracowań, proszę spojrzeć, zarówno w wielkim słowniku języka polskiego PAN, jak i w wielkim słowniku poprawnej polszczyzny mamy formę tylko i wyłącznie bzowi. Czyli jakby wydawnictwa poprawnościowe dzisiaj stoją już po stronie końcówki owi, czyli tej dominującej, prawda? To, co Państwu powiedziałam, prawie zawsze owi. Ona jest taka ekspansywna, wyrazista. Ta u trochę skromniejsza. Proszę spojrzeć na drugi przykład. Mamy dech. Znowu, w tym słowniku z drugiej połowy XX wieku wyraźnie czytamy, że mamy formy tchu i w dopełniaczu, i w celowniku. Dzisiaj już wielki słownik języka polskiego podaje formy tchowi, bo one dominują jakby w materiale, na bazie którego opracowuje się hasła, ale jeszcze wielki słownik poprawnej polszczyzny akceptuje wariantywność obu form. I wreszcie proszę, żeby Państwo zerknęli na ostatni przykład, to jest sen i mamy znowu tego snu, ale temu snu. Ale już współczesne opracowania słownikowe, no bo jeżeli skądś mamy czerpać wiedzę, no to sięgamy do słowników, więc sięgamy do słownika właśnie języka polskiego i wielkiego słownika poprawnej polszczyzny i tam tylko i wyłącznie snowi. Więc widzą Państwo, że na naszych oczach zadziała się tak naprawdę historia, dlatego że
widzimy wyraźnie, że tutaj nastąpiły zmiany, tak? Obserwujemy zmiany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, co za parę lat, albo za kilkadziesiąt lat stanie się na przykład szczartem, czortem, orłem czy osłem. Przejdźmy sobie do teraz rodzaju żeńskiego. Jeżeli chodzi o rodzaj żeński, to mamy aż trzy możliwości końcówkowe. Mamy końcówkę e, mamy końcówkę y oraz końcówkę i. Jak dobierać te końcówki, czyli kiedy decydować, która z nich jest tak naprawdę właściwa? W tym wypadku, drodzy Państwo, oglądamy się tak naprawdę na zakończenie tematu, czyli patrzymy, co stoi bezpośrednio przed naszą końcówką. Jeśli bezpośrednio przed naszą, czyli tak jakby dla nas kluczowe jest tutaj kryterium fonetyczne, czyli patrzymy na brzmienie, tak, na tą foniczną stronę zakończenia tematu. Jeśli jest to głoska twarda, czyli jeżeli nasz temat kończy się na głoskę twardą, wtedy na pewno możemy sięgnąć po końcówkę e. Na przykład kobieta, ty jest głoską twardą, mama, my, głoska twarda, kasa, sy, głoska twarda, żaba, by, głoska twarda, herbata, ty twarda, a więc dlatego mamy e. To e powoduje tutaj palatalizację, zmiękczenie oboczności, więc mamy kobiecie, mamie, kasie, żabie, herbacie. Natomiast w pewnych typach wyrazów będzie się pojawiać końcówka y. W jakich typach? Otóż, drodzy Państwo, po funkcjonalnie miękkich oprócz l. Nie mamy za dużo czasu, żeby opowiedzieć całą historię funkcjonalnie miękkich, jest ona fascynująca, ale od razu sobie powiedzmy, że funkcjonalnie miękkie mogą też funkcjonować pod nazwą historycznie miękkie albo stwardniałe, bo to są takie spółgłoski, które historycznie były miękkie, czyli wymawiano je miękko, natomiast w ciągu XVI stulecia uległy stwardnieniu. Niech Państwo zobaczą, w XVI wieku zaszedł proces, a my konsekwencje tego procesu mamy do dziś. Bo okazuje się, że takie rzeczowniki żeńskie, których temat kończy się na funkcjonalnie miękkie, zachowują się w sposób specyficzny. Tak, a więc język nie zapomina, nawet jak to było XVI stulecie. I drodzy Państwo, zobaczcie, że po funkcjonalnie miękkich, w ogóle w polszczyźnie jest ich 7, natomiast to jest oprócz L. Czyli 6 nas interesuje spółgłosek. Jakich? I tu, drodzy Państwo, pozwoliłam sobie obrazki wstawić, żeby Państwu było lepiej zapamiętać też te funkcjonalnie miękkie, więc mamy kotwica, c, 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 a więc mamy kotwicy, przyglądam się pomarańcza, pomarańczy, a więc mamy cyczy, mamy dzy, kukurydza, kukurydzy, kambodża, kambodży, a więc dzy i dży, mysz, myszy, szy i oczywiście jej odpowiednik dźwięczny, ży, róża, róży. A więc zobaczcie, tutaj będzie końcówka y. Natomiast jest jeszcze jedna końcówka, końcówka i, i ona się pojawia po miękkich, na przykład babcia, babci, oraz po l, po tej funkcjonalnie miękkiej l. Jeżeli chodzi o formy celownika żeńskiego, to one są tożsame z miejscownikiem, więc jeżeli wydaje się, że celownik żeński jest skomplikowany, no to możemy się pocieszyć, czy dobrze, ale w miejscowniku mamy tak samo. Jeśli chodzi o rodzaj jaki, znowu jest jedna końcówka, więc problemu nie mamy. Brzmi ona czasem, studenci często się dziwią, jak tworzymy tego typu formy, bo właśnie one są rzadkie, więc takie jezioru, morzu, pisklęciu, to tak niezbyt często słyszę. No właśnie, czy Polacy lubią celownik, drodzy Państwo, przewrotnie zapytam. No oczywiście on jest rzadko używany, więc w związku z tym też rzadko jesteśmy z nim osłuchani, co widać w badaniach. Tu panie Iwona Kapryn-Harzyńska i Joanna Kamper-Warejko przeprowadziły badania na dzieciach 5- i 6-letnich i obserwowały, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poprawność tworzenia form. I te 5-latki i 6-latki, proszę zobaczyć, w liczbie pojedynczej, w zakresie odmiany rzeczowników regularnych, najwięcej form stanowiących odstępstwo od normy wystąpiło w celowniku. Bo dzieci najrzadziej słyszą tę formę, więc też nie mają skąd czerpać jakby wiedzy, uczyć się, tak, dopasowują do innych modułów, do innych modeli odmiany. Niech Państwo zobaczą, także w obrębie tak zwanych rzeczowników osobliwych okazuje się, że najwięcej problemów pojawiało się tutaj i w celowniku, i w dopełniaczu, i w miejscowniku, więc te się okazały trudne dla dzieci. Oczywiście Polacy próbują unikać czasem celownika, zastępując sobie formy dopełniacze, na przykład zamiast mówić idę ku komu czemuś, to idę do czegoś, na przykład, choć sens trochę inny. Stosuje się też niepoprawne konstrukcje, zamiast celownikiem będą konstrukcje dla, na przykład. Ale drodzy Państwo, celownik jest niezbędny. Dlaczego? Dlatego, że go bardzo często używamy w codziennych sytuacjach takich grzecznościowych. Jeżeli coś komuś podarujemy, proszę zobaczyć, czy podać panu, pani sól, czy podoba się twojej córce w Hiszpanii, przesłali rodzicom pozdrowienia, daj siostrze spokój. Więc widzą Państwo, że zdecydowanie celownik jest bardzo ważny, mimo że niezbyt często używany, to takie
sytuacje grzecznościowe nam tutaj obsługuje. Tylko, drodzy Państwo, powiem tak, że zdecydowanie celownik da się lubić. I pożegnam się z Państwem właśnie celownikiem. Kłaniam się Państwu. Dziękuję ślicznie.